Witam, dzisiaj zapraszam na roladę z kurczaka. Pokażę krok po kroku, jak łatwo przygotować. W tym przepisie także dobrze sprawdzi się mięso z indyka. Zaczynam od przygotowania farszu. Ugotowane udka dobrze oddzielam od kości. Będę je rozdrabniać w rozdrabniaczu wraz z pozostałymi składnikami. Bardzo dobrym smakowym dodatkiem będzie podsmażona cebula wraz ze szczyptą soli, czosnkiem i porządną łyżeczką majeranku. Krótko podsmażam, zestawiam z ognia i dodaję do pozostałych składników farszu. Te składniki to po prostu jedno jajko, troszkę czerwonej papryki słodkiej, trochę gałki muszkatołowej, 2,5 łyżki kaszy manny, sól, pieprzy do smaku, no i oczywiście podsmażana wcześniej cebulka. Do farszu, tak jak do tradycyjnego pasztetu, możemy jeszcze dodać odrobinę gotowanej wątróbki. I później jeszcze tylko rozdrabniamy w maszynce do mielenia albo w takim rozdrabniaczu. Do rolady wykorzystuję 3 takie spore połówki z kurczaka. Potem je wystarczy troszkę rozbić, tak jak typowe schabowe, ale ostrożnie, bo mięso drobiowe jest bardzo delikatne. W sumie potrzebuję 6 takich płatów mięsa. Opruszam każdy płat tylko po jednej stronie solą i pieprzem i zostawiam je na około 15 minut. Pora przygotować marynatę z prostych składników, łyżka oleju, łyżeczka porządna miodu, 2 łyżeczki musztardy, trochę majeranku, sok z połowy cytryny, szczypta soli i pieprzu do smaku. Wszystkie składniki mieszam, odstawiam na chwilę, żeby się dobrze przegryzły. Mięsne płaty układam na rękawie do pieczenia, na tak zwaną zakładkę. Ważne, żeby nie było dziur w mięsie, a jak jest już jakaś dziura, tak jak tutaj w tej chwili, staramy się ją tak zasklepić, żeby rolada ładnie wyglądała po zawinięciu i nie przepuszczała farszu. W miarę starannie ułożone płaty smaruję przygotowaną wcześniej marynatą i w takim stanie zostawiam je znowu na około 15 minut, żeby mięso troszkę przesiąkło marynatą. Układam farsz tak jak widzicie na filmie, zostawiam troszkę luzu na bokach i na końcu zostawiam zdecydowanie więcej miejsca, bo zawsze troszkę farsz jest spychany w trakcie zwijania rolady. Pomysł z rękawem jest bardzo dobry, ułatwia właśnie zwijanie. Ważne tylko, żeby zawinąć ten początek rolady, żeby nam się nie wywlókł i ładnie później popychając folią, będzie się rolada zwijała dalej. Bardzo łatwe, namawiam, spróbujcie. Po zwinięciu znowu roladę odwijam, smaruję pozostałą marynatą. A jeśli jej brakło, wystarczy po prostu dorobić i posmarować wierzch, dlatego wcześniej płaty mięsne opruszyłam solą, pieprzem tylko po jednej stronie. Roladę zwijam ponownie w rękaw, wcześniej nastawiam piekarnik na 190 stopni, grzałka góra-dół. Piekę w takiej typowej foremce od makowcu, bo bardzo dobrze dolega do rolady. Potem jeszcze całość okryję folią aluminiową. Najpierw piekę w wyższej temperaturze 190 stopni, chodzi o to, żeby szybko mięso się ścięło. Potem obniżamy jeszcze na 180 lub 185 stopni i pieczemy około 20-25 minut. Studzimy dobrze, jeśli chcemy, żeby rolada się dobrze kroiła. Ogólnie wyrób jest bardzo smaczny. Dzisiaj dziękuję pięknie za uwagę. Życzę wszystkim smacznego. Pozdrawiam, zapraszam na kolejne filmy.